wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Cały Kościół dzisiaj woła Alleluja. Cały Kościół śpiewa Alleluja. Ta nasza wspólnota święta, ta nasza wspólnota jednocześnie grzeszna woła Alleluja. To jest orędzie, w które wsłuchują się także ci leżący tutaj, za moimi plecami. Bo wydawać by się mogło, że sceneria dzisiejszego nagrania jest dosyć dziwna. Ale ojcowie Kościoła mawiali, że cmentarz to jest pole, na którym jest zasiew oczekujący zmartwychwstania. Zatem śpiewamy dzisiaj wszyscy gromkie Alleluja. Tylko pytanie, czy to Alleluja, które śpiewa dzisiaj Kościół, czy to Alleluja, które śpiewa nasza święta, grzeszna wspólnota, jest także Alleluja Twojego serca? Czy Twoje serce przeżywa radość? Czy tam w głębinach Twojego serca odkryłeś już Jezusa Zmartwychwstałego? Innymi słowy, może zabrzmie tu trochę kościółkowo, czy doznałeś, doświadczyłaś dzisiaj spotkania ze Zmartwychwstałym? Czy w Twoim sercu, w Twoim życiu dokonał się jakiś przewrót w minionych dniach? Jeśli nie, to zadaj sobie jedno ważne pytanie. Tak w głębi serca, tak w sobie. Czy dzisiejsza uroczystość jest dla Ciebie bardziej obchodem, bardziej religijnym obchodem, czy bardziej wydarzeniem? Jeśli nie jest wydarzeniem, jeśli nic się nie wydarzyło, to być może dlatego, że kamień nie został jeszcze odsunięty. Nie ten kamień z grobu. Grób jest pusty, a w środku ułożone pięknie, równo chusty, które świadczą o tym, że ten, który tam był, już odszedł, wstał, zmartwychwstał. Chodzi o kamień, który być może zalega jeszcze nasze serce, który nie został jeszcze odsunięty. I wtedy rzeczywiście trudno przeżywać tak głęboką radość, jakiej pragnie dla nas Jezus. Zmartwychwstanie to nie jakieś abstrakcyjne wydarzenie. To nie jest jakaś legenda przeszłości. Zmartwychwstanie to jest konkret. To jest konkret dla mnie i konkret dla Ciebie. Konkret dla naszego życia. Aby zrozumieć, czego dokonuje Jezus w stosunku do nas w czasie zmartwychwstania, żeby je zrozumieć, musimy razem z Jezusem stanąć przed grobem Łazarza. Każdy z nas w sercu ma taką pieczarę, gdzie są jakieś sprawy niezałatwione. Mówiąc obrazowo, jakieś cuchnące sprawy. Być może jakiś nieoddany grzech, być może jakieś zranione, nieuleczone uczucie, być może jakieś nieprzebaczenie, które krępuje serce, które krępuje Twoje wnętrze. Być może jest tam coś, co Ciebie zawstydza. Coś, co jest, mówiąc obrazowo, właśnie obandażowane wstydem, przykryte chustą zapomnienia. Coś, czego nie chciałbyś odgrzebywać, ale to jest. I jest tam jakiś kamień. A dzisiaj w czasie tej uroczystości, tego wielkiego Alleluja, przychodzi Jezus i mówi do Ciebie: wyjdź. Pozwól, że odwinę te bandaże wstydu, że zerwę te chusty zapomnienia i że uzdrowię to, co gdzieś tam w sercu cuchnie, co nie pozwala przeżywać pełnej radości. Uwierzę, choćby umarł, będę żył. Ty jesteś zmartwychwstaniem mym. Ja wierzę, Panie, że to Ty jesteś tym, który miał przyjść. Ja wierzę, Panie, że to Ty wezwiasz, Pan. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Jezus zmartwychwstały. Ten, który zostawił chusty i bandaże, który wyszedł z grobu, staje dzisiaj przed Tobą, tak jak stał przed Łazarzem i mówi: wyjdź. Odwiń to, co Cię krępuje. Przyjdź na modlitwę. I wiedz, człowieku, że jeżeli gdzieś tam, w jakimkolwiek przejawie swojego życia odczuwasz beznadzieję, odczuwasz słabość, odczuwasz niemoc, to właśnie wtedy jesteś najbardziej ciekawym przypadkiem dla Pana Boga. I wtedy zbawienie
może stać się udziałem Twojego serca. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj święte księgi za słowo życia. Bogu dzięki.